Nikt nie będzie wysadzał wałów przeciwpowodziowych, to jasne, ale jak mężczyzna w mundurze mówi to mieszkańcom, to nic dziwnego, że wierzą. Tego mężczyznę zatrzymała ABW. Zaufanie w tak trudnym, kryzysowym czasie to podstawa, walka z prowokacjami i dezinformacją również. Jacek Tacik. Tu liczy się zaufanie każdego do każdego i do informacji. Nie mamy telewizji, tak? Nie mamy jak w ogóle skądś wziąć informacji. Oni też nie bardzo wiedzą. Brak dostępu do informacji to gwarancja dezinformacji. I tu ostrzega policja. Przestępcy bardzo mocno będą wykorzystywać ten trudny dla wszystkich osób czas. Będą żerować na tej krzywdzie innych osób tylko po to, żeby się wzbogacić. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała późnym popołudniem 26-latka spod Wrocławia, który na terenie Dolnego Śląska próbował doprowadzić do wybuchu paniki. Być może chciał wykorzystać sytuację do plądrowania domów. Służby potraktowały sprawę priorytetowo. Rano mówił o niej premier. Przebrany w mundur wizytuje różne miejsca, udając wojskowego i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzane wały. Człowiek porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, więc to już nie jest zabawa. Nazwisko? Stopień wojskowy zdublowany na ramieniu. Podpułkownik Robert Pękala z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej tłumaczy, jak wygląda mundur żołnierza. Mimo trudnej sytuacji apeluje o uwagę. To nie jest tak, że ktoś puka nam do domu i mówi szybko uciekajcie bez ewakuacji, bo wał został przerwany. Tylko gdzieś te komunikaty dochodzą do mieszkańców środkami komunikacji społecznej i urządzeniami nagłaśniającymi, które policja ma na radiowozach. Tylko w takiej sytuacji zagrożenia trudno zachować pełną ostrożność, dużo łatwiej ulec dezinformacji. Policja dementowała już informacje o 100 osobach zaginionych w Stroniu Śląskim, o tym, że we Wrocławiu woda nie jest zdatna do picia i o tym, że w Kłodzku grasuje grupa szabrowników. Nieprawdziwe informacje pojawiały się na kontach w mediach społecznościowych, na stronach lokalnych portali lub prywatnych osób. Policja ustaliła już kilkadziesiąt takich kont i w stosunku do niektórych osób wszczęte zostały już postępowania. Tu jest odpowiedzialność za utrudnianie prowadzenia akcji ratunkowej. To także czas, w którym chętniej pomagamy potrzebującym i w którym przestępcy chętniej próbują sięgnąć do naszych kieszeni. Jeśli zobaczycie czy usłyszycie kogoś, kto podaje się za przedstawiciela władz jakichkolwiek czy służb i opowiada takie rzeczy, po pierwsze nie wierzyć w to, po drugie natychmiast informować służby, policję. Nie tylko wielka woda może doprowadzić do gigantycznych zniszczeń, ale i, o czym cały czas przypominają służby, dezinformacja. Jacek Tacik, Fakty.